Zapraszam na scenę pana Daniela Obajtka, prezesa zarządu PKN Orlen. Panie prezesie, bardzo proszę. Pani minister, panie ministrze, panie wojewodo, panie i panowie parlamentarzyści, panie burmistrzu, ekscelencjo, szanowni prezesi, szanowni państwo, wszyscy zaproszeni goście, szanowni media. Strategia grupy Orlen to 320 miliardów złotych. 320 miliardów złotych to nie jest tylko biznes, to jest rozwój naszego kraju, to są miejsca pracy, to jest przyszłość Polaków. Nie ma przyszłości silnej gospodarki bez inwestycji. To inwestycje, niezależność energetyczna, koszty energii będą tak naprawdę budować siłę naszej gospodarki. Gospodarka musi być konkurencyjna. Ona będzie wtedy konkurencyjna, jeżeli będziemy realizować duże zadania inwestycyjne. Grupa Orlen w ciągu 8 lat, licząc również ten rok na inwestycje, wydaje bezpełna 94 miliardy złotych. Dla porównania rok 2008-2015 to jest około 24 miliardów złotych. Te wcześniejsze lata to były lata, które nie pozwalały tak naprawdę otworzyć majątku firmy. Jesteśmy firmą multienergetyczną. Bardzo mocno inwestujemy w różne filary swojej działalności. Inwestujemy bardzo mocno w rafinerie, w Polsce, w regionie, gwarantując ich bezpieczeństwo, stabilizując bezpieczeństwo paliwowe. Inwestujemy w sektor petrochemiczny, ten sektor, który kiedyś będzie sektorem i jest sektorem coraz bardziej rozwijającym, ponieważ przerób ropy pójdzie w kierunku przemysłu petrochemicznego. Nie możemy tylko i wyłącznie kończyć produkcji poprzez przemysł rafineryjny, ponieważ ten przemysł rafineryjny z czasem przy alternatywnych paliwach będzie słabnął, więc bardzo musimy inwestować w przemysł petrochemiczny. Musimy inwestować wszystko to, co zielone, zeroemisyjne, niskoemisyjne, bo to stanowi naszą konkurencyjność w gospodarce i nie możemy z tej drogi inwestycji zejść. To są inwestycje przede wszystkim w zeroemisyjne, zielone źródła wytwarzania i tu jesteśmy liderem. Inwestujemy w farmę na Bałtyku, farmę na lądzie, inwestujemy w fotowoltaikę, ale i też inwestujemy w SMR-y i zdecydowanie będziemy to przyspieszać wspólnie z rządem. Trwają prace również legislacyjne w tej sprawie i tu wielkie podziękowanie dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, dla pana ministra i wszystkich pani minister obecnych. Te prace trwają, byśmy zdecydowanie przyspieszyli ten proces. Transformacja to czas i musimy ją jak najszybciej, proszę państwa, przeprowadzić. To, co przedtem powiedziałem odnośnie energetyki zeroemisyjnej, zielonej, to chcąc, byśmy bardzo mocno rozwijali energetykę zieloną, zeroemisyjną, musimy też inwestować w źródła niskoemisyjne. I dzisiaj takimi źródłami niskoemisyjnymi, w których jesteśmy liderem, są elektrownie gazowe. Nie zbudujemy energetyki bezpiecznej, nie zbudujemy bezpiecznego systemu elektroenergetycznego, jeżeli nie będziemy mieć elektrowni podtrzymujących bilans energii, pracujących w podstawie. I dziś takie elektrownie, które szybko mogą podać moc, albo szybko tą moc mogą zmniejszyć, to są tylko i wyłącznie elektrownie gazowe, które z czasem będą wypierane przez małe reaktory atomowe. Czas generalnie rozruchu takiej elektrowni od poziomu zero to jest około 30 do 90 minut. To jest bardzo szybkie, bez zabezpieczenia mocy. W naszej strategii już zrealizowanych inwestycji to jest około 4 giga w elektrowniach gazowych, czyli jesteśmy największą firmą, która skupia takie elektrownie. Mamy elektrownię w Ocławku 474 MW, Płock 608 MW, Żerań 496 MW, Stalowa Wola 458 MW. Realizujemy
i koncepcyjnie myślimy o elektrowni gazowej w Gdańsku. To nie jest tylko ważne z powodu systemu, ale to jest też ważne z powodu rozbudowy przemysłu petrochemicznego wspólnie z naszym partnerem Saudi Aramco. Ale też, proszę Państwa, robimy dwie bardzo ważne inwestycje. To jest elektrownia w Ostrołęce. Tam trwają inwestycje 745 MW. I dziś jesteśmy, proszę Państwa, w tym pięknym mieście. Dziś jesteśmy w Grudziądzu. I tu właśnie rozpoczęliśmy inwestycje. To jest elektrownia gazowa 566 MW. Podpisaliśmy z głównym wykonawcą, z generalnym wykonawcą umowę rok temu. Dziś, proszę Państwa, mamy zaawansowanie 20%. To jest duże zaawansowanie. W ciągu roku czasu to pokazuje siłę koncernu Orlen, sprawność koncernu Orlen i szybkie działania inwestycyjne, proszę Państwa, w tym zakresie. Koszt tej inwestycji to jest 2 miliardy złotych. To są podatki do miasta, to są miejsca pracy. Czas wykonania inwestycji 2024, przełom 2025. Co jest ważne przy tej inwestycji, to jest stabilność finansowa. Podpisaliśmy umowę z polskimi sieciami elektroenergetycznymi na 17 lat do 2042 roku. To jest umowa gwarantująca nam, jak gdyby, opłacalność tej inwestycji. To jest umowa, która jest na dyspozycję między innymi tej elektrowni gazowej. To jest kwota 3,5 miliarda złotych. Oczywiście do tego dochodzi kwota za energię elektryczną. Mamy zawartą umowę z Gazsystemem. Tu bardzo chciałem podziękować panu prezesowi Kludzińskiemu za bardzo mocne w tym zakresie działania, ale również mamy zabezpieczone dostawy gazu. Dostawy gazu, jak wiecie Państwo, zwiększamy cały czas wydobycie. Chcemy zwiększyć wydobycie do 12 miliardów metrów sześciennych gazu w kraju, w Polsce i w Norwegii, zwiększając to wydobycie, ale też mając własny wsad, mając wsad w grupy Orlen, mając stabilność finansową grupy Orlen, możemy stabilizować ceny wsadu, możemy hedżować ceny gazu, czyli zabezpieczać wcześniej ceny, możemy podstawiać do tego odpowiedni kapitał, tak by te elektrownie gazowe faktycznie zarabiały, bo ta zmienność cen gazu występuje, a szczególnie w tak trudnych, proszę Państwa, czasach, że ona jest nieprzewidywalna z powodu geopolityki, z powodu tego wielkiego nieszczęścia, jakim jest wojna u naszych sąsiadów. Więc ta stabilność jest ważna i tą stabilność nie tylko uzyskuje się spokojem, ale uzyskuje się również kapitałem, by odpowiedni czas nabyć ten gaz po odpowiednich, proszę Państwa, cenach. Ta elektrownia gazowa będzie jedna z najnowocześniejszych elektrowni gazowych. Nie tylko ona jest na gaz, ale może być współspalanie wodoru. Czyli to jest następny etap, proszę Państwa. Ona jest niskoemisyjna, przez współspalanie wodoru jeszcze będzie zdecydowanie mniej emisyjna, co za tym idzie, będzie zdecydowanie bardziej opłacalna, optymalna i eksploatacji. Wodór to jest następne paliwo, nad którym bardzo mocno pracujemy. I ten wodór będzie również pochodził z rolnictwa. Budujemy i planujemy w ciągu 7 lat wybudować całą sieć biogazową. Biogazowni, w których nie tylko będzie produkowana elektrownia, prąd elektryczny, ale przede wszystkim kwestie wodorowe. To jest bardzo ważne. Jak pani minister, rozmawiamy niejednokrotnie, to jest też stymulowanie rolnictwa. To jest dołożenie drugiej nogi rozwoju generalnie do właśnie między innymi rolnictwa. Tak samo, proszę Państwa, bardzo ważne jest inwestowanie w alternatywne paliwa i ważne jest, żeby ta elektrownia gazowa nie tylko przerabiała gaz, ale właśnie, żeby przerabiała wodór i ta elektrownia będzie, proszę Państwa, między innymi przerabiać odbiór. Ta elektrownia zasili około miliona gospodarstw. To jest bardzo dużo.
W jej budowie, proszę Państwa, będzie zaangażowanych w szczytowym czasie około 600 ludzi. To są firmy lokalne. To jest bardzo ważne, że angażujemy firmy lokalne do tego procesu inwestycyjnego. Przez to te firmy uzyskują kompetencje i zdecydowanie bardziej się rozwijają. To, co zawsze mówię. Biznes nie jest tylko sam dla siebie. Biznes ma rozwijać inne firmy. Inwestując w te firmy, dając im pracę, inwestujemy w rozwój tych firmy. Te firmy mają kapitał do rozwoju. Zresztą, proszę Państwa, 320 miliardów wydać w inwestycje w ciągu niespełna 7 lat, bo w tym roku to jest 36 miliardów, to proszę zobaczyć, jak możemy, jak rozwijamy całą, proszę Państwa, polską gospodarkę. Ten rozwój jest ważny dla nas wszystkich, to co podkreślam, na rozwój naszego kraju, rozwój, implementację nowych technologii, zawieranie odpowiednich sojuszy. Teraz chcę jeszcze parę słów powiedzieć na temat koncernu. Proszę Państwa, w biznesie na sukces składa się wiele rzeczy. Wiele. Ale co jest najważniejsze, proszę Państwa, w tym dużym biznesie? Tak zwana przewidywalność w tym dużym biznesie jest bardzo mocno i bardzo ważna. Zarządzając tak już dużym koncernem, mającym wpływ nie tylko w Polsce, ale i w regionie, trzeba zawsze patrzeć i myśleć o przewidywalności i co będzie dalej. I ta przewidywalność dzięki działaniom rządu i dzięki działaniom również i mojej skromnej osoby pozwoliła nas zabezpieczyć. Te wszystkie procesy łączenia, które niejednokrotnie były krytykowane, zupełnie zwykłego, nieodpowiedzialnego tylko politykierstwa, były niezasadne. Bo gdyby grupa Orlen nie przejęła grupy Energa, gdyby grupa Orlen nie przejęła grupy Lotos, gdyby grupa Orlen nie przejęła PGNiG-u i parunastu innych firm i nie poszła w potężny proces inwestycyjny, to dziś naprawdę bylibyśmy paliwowo-energetycznie zagrożeni. I to są fakty. Fakty są takie, że grupa Energa nie miała kapitału, by budować elektrownię gazową w Ostrołęce. Fakty są takie, że grupa Energa nie miała kapitału, by budować elektrownie generalnie, między innymi tu w Grudziądzu. Fakty są takie, że dziś Polacy nie mieliby jednego z najtańszych paliw w Europie. To są fakty. Fakty są takie, że byłoby z wielkim problemem zamrozić ceny gazu, bo jak Państwo wiecie, do zamrożeń cen gazu koncern dopłaca 14 miliardów złotych, by zamrozić około 8 milionów gospodarstw, jeżeli chodzi o ceny gazu, do 217 groszy. Fakty są takie, proszę Państwa, że nie mielibyśmy kapitału na zakup dodatkowych wolumenów gazu, żeby obniżyć ten gaz o 64% dla klienta cennikowego. I dziś ten klient cennikowy płaciłby około 800 zł za 1 MWh. Dziś już ta cena schodzi poniżej 300 zł. Z racji tego, że ten koncern posiada kapitał i może tym kapitałem dysponować, może reagować na tym rynku. Fakty są takie, że przy dzisiejszym koszcie kapitału, nie mając własnego dopływu środków, nie bylibyśmy w stanie realizować inwestycji, które nas odpowiednio zabezpieczą. Nie zawiązywalibyśmy, nie moglibyśmy zawiązywać sojuszy, nawet w zakresie zakupu gazu z kierunku norweskiego, bo takie firmy jak Equinor, takie inne firmy gazowe, będące potentatem w wydobyciu, patrzą również na skalę swojego partnera, na skalę, czy z nim mogą realizować inne procesy inwestycyjne. I dziś bez tego polska gospodarka naprawdę byłaby zagrożona tak naprawdę w tym bardzo trudnym momencie. W tym momencie nieprzewidywalności. Ten moment nieprzewidywalności był w trakcie pandemii, jak Państwo sobie zdajecie z tego sprawę, wiele firm wycofywało się z inwestycji. Myśmy nie wycofali się z inwestycji. Mieliśmy solidne, generalnie solidną pozycję ekonomiczną i nie wycofywaliśmy się z inwestycji. Fakty są takie, że niezależności od sytuacji wojennej, gdzie gaz osiągał nawet 1500
za 1 megawattogodzinę nie wstrzymywaliśmy inwestycji gazowych. Patrzyliśmy dalekowzrocznie. I to są fakty. Szanowny Panie Prezesie, Szanowna Pani Minister, Drodzy Parlamentarzyści, Ekscelencjo Księże Biskupie, Panowie Wojewodowie, Drodzy Samorządowcy, Panowie Prezesi, Panie Prezydencie. Pozwólcie Państwo, że w pierwszej kolejności odczytam list od Pana Premiera, który wystosował na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo energetyczne Polski należy do priorytetów rządu. Dowodzi tego szereg inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach, które krok po kroku uniezależniają nas od importowanych paliw kopalnych z Rosji. I choć jesteśmy na finiszu tej drogi, nie spoczywamy na laurach. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polakom jest bowiem projektem wymagającym wciąż wielu nowych przedsięwzięć. Wśród nich znajduje się między innymi budowa niskoemisyjnych źródeł energii. Jedno z takich źródeł powstanie w najbliższych latach tutaj w Grudziądzu. Dziękuję za zaproszenie na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod fundamenty elektrowni gazowo-parowej, która bez wątpienia w niedalekiej przyszłości stanie się chlubą miasta i regionu. Żałuję, że w tym ważnym dniu nie mogę być z Państwem osobiście. Zapewniam jednak o moim szczerym uznaniu dla wszystkich, którzy doprowadzili do rozpoczęcia inwestycji. Dzisiejsza uroczystość wyznacza nowy kurs rozwojowy Grudziądza, a zarazem przybliża nas do urzeczywistnienia planu budowy nowoczesnej Polski. Elektrownia, której ukończenie planowane jest na 2025 rok, będzie należeć do najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Jej moc sięgnie 560 MW i zapewni wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej przy jednoczesnej minimalizacji oddziaływania samego zakładu na środowisko. Dzięki swej elastyczności będzie też w stanie bilansować źródła odnawialne, których produkcja bywa często uzależniona od warunków meteorologicznych. Szanowni Państwo, jestem głęboko przekonany, że inwestycja, w której fundamentach zostawiamy dzisiaj kamień węgielny, to kolejny krok na drodze do pełnej niezależności energetycznej Polski. Stanowi właściwą odpowiedź na wyzwania stojące przed sektorem energii, przyczyniając się do jego skutecznej transformacji. A co za tym idzie, pomyślnego rozwoju naszej ojczyzny. Cieszę się, że Grudziądz będzie w tym procesie odgrywać ważną rolę. Gratuluję inwestorom i organizatorom dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w stworzenie odpowiednich warunków dla uruchomienia tego przedsięwzięcia. Wszystkim Państwu zgromadzonym na dzisiejszej uroczystości przekazuję zapewnienia o mojej pamięci oraz serdeczne pozdrowienia. Mateusz Morawiecki. Pozwólcie Państwo, że jeszcze dodam od siebie kilka słów. Szanowny Panie Prezesie, Drodzy Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za decyzję o umiejscowieniu tej elektrowni gazowej właśnie tutaj w Grudziądzu. Ta inwestycja, ta współpraca, o której mówił Pan Prezes, pomiędzy rządem, pomiędzy tym multienergetycznym koncernem, który jest budowany, którym jest Orlen, pokazuje, że Polska staje się, jest już poważnym państwem, silnym państwem, z którym trzeba się liczyć. Państwem, które dzięki temu, że nie wycofało się z sektora energetycznego, że ma tak silny koncern multienergetyczny, że ma spółki Skarbu Państwa, może i mogło w czasach kryzysu energetycznego spowodowanego tym, co za granicą, tym, co na wschodzie, stawać po stronie Polek i Polaków. To właśnie dzięki temu państwo nie chowało się za utopijnymi doktrynami jakiegoś skrajnego liberalizmu, że jak wiemy, nie ma właściwych narzędzi, że nie można, nie potrafimy, nie wiemy jak, że to nie nasza rola. Tak nie postępował rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak nie postępował koncern Orlen, który jest inwestorem, który tę elektrownię gazową tutaj w Grudziądzu buduje. Wspólnie mogliśmy przygotowywać narzędzia także w obszarze legislacji, uchwalać kolejne ustawy, które pozwoliły ochronić obywateli, zbudować tarczę solidarnościową, ochronić obywateli przed skutkami tego kryzysu.
Ale ta inwestycja tutaj to nie tylko ta skala makro, ale w pewnym sensie skala mikro i chciałbym też o niej powiedzieć. To jest bardzo ważne, że ona właśnie lokowana jest tutaj w Grudziądzu. To dzięki decyzji Orlenu właśnie o budowie elektrowni gazowo-parowej dzisiaj oczy polskiego biznesu, polskiej gospodarki, polskiego sektora energetycznego skierowane są tutaj na Grudziądz. A Grudziądz, proszę Państwa, to jest miasto nie tylko piękne. Tutaj mieszkańców Grudziądza nie trzeba do tego przekonywać, ale warto przy każdej okazji o tym powtarzać. To jest miasto nie tylko piękne, nie tylko dobrze skomunikowane, ulokowane, umiejscowione przy autostradzie. Ale jest to miasto także dzięki temu umiejscowieniu z ogromnym potencjałem inwestycyjnym i gospodarczym. I miasto, które bardzo potrzebuje, łaknie wszelkiego rodzaju inwestycji, które potrzebuje rozwoju gospodarczego. I z tego miejsca chciałbym wszystkich Państwa przedsiębiorców, biznesmenów, wszystkich, którzy myślą, gdzie można ulokować swój biznes, gdzie można założyć firmę, gdzie można rozwijać gospodarczo swoje przedsięwzięcia, zachęcić do zastanowienia się, do rozważenia właśnie tutaj Grudziądza i okolic jako miasta z wielkim potencjałem. Jeszcze raz bardzo serdecznie panu prezesowi dziękuję za to, że właśnie tutaj w Grudziądzu ta elektrownia powstaje. Dziękuję Państwu. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo. Dzisiaj wielki dzień dla Grudziądza. Wielka szansa, przed którą stoi nasz region. Ja chciałam serdecznie podziękować PKN Orlen na czele z panem prezesem Danielem Obajtkiem, bo to dzięki temu, że to on kieruje właśnie tą spółką, są możliwe takie inwestycje. Szanowni państwo, w ciągu 8 lat 93 miliardy złotych przeznaczone na inwestycje. Przed nami kolejne zapowiedzi. To wszystko są inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne. To bezpieczeństwo, o którym bardzo dużo się mówi, zwłaszcza od czasu wybuchu wojny, a które wcześniej było traktowane po macoszemu. Dzięki inwestycjom dokonywanym przez Orlen, dzięki tej fuzji, o której mówił pan prezes Obajtek, możliwe są właśnie takie inwestycje jak ta dzisiejsza. I szanowni państwo, dla Grudziądza, dla województwa kujawsko-pomorskiego to jest ogromna szansa. Miejsca pracy, kolejne szanse dla lokalnych przedsiębiorców. Wsparcie oczywiście też w postaci wpływów podatkowych, bo to też trzeba podkreślić. Także planowane inwestycje drogowe. I szanowni państwo, ja jeszcze raz serdecznie dziękuję panu prezesowi, bo faktycznie mamy okazję rozmawiać często także o tym wsparciu dla rolnictwa. I ja wiem, że to dzisiaj nie jest tematem tego wydarzenia, natomiast też to jest dobra okazja, żeby podkreślić tą rolę PKN Orlen, jeżeli chodzi o wsparcie dla polskiego rolnictwa. Od przyszłego roku Orlen przyspieszył inwestycje, od przyszłego roku będzie wprowadzone E10. To jest naprawdę wielka sprawa. Wsparcie dla biogazowni, dla rozwoju tego sektora w Polsce. Naprawdę, to ma ogromne znaczenie dla całego sektora rolnego i za to też serdecznie dziękuję. I na koniec, szanowni państwo, powiem krótko. Przed Grudziądzem, przed naszym regionem ogromna szansa i nie zmarnujmy tej szansy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, wyśmienici goście. W imieniu należącej do Energa z Grupy Orlen spółki CCGT Grudziądz jest nam bardzo miło mogąc gościć Państwa dzisiaj tutaj w Grudziądzu na terenie budowy naszej elektrowni. Elektrownia w Grudziądzu jest przedsięwzięciem, które odegra strategiczną rolę w modernizacji, dekarbonizacji i rozwoju polskiej energetyki. Jako spółka jesteśmy dumni z tego, że możemy partycypować w tym dziele. Elektrownia w Grudziądzu to przedsięwzięcie o ogromnym rozmiarze. Wskazać należy, że do jego realizacji wykorzystamy około 30 tysięcy metrów sześciennych betonu, niemal 10 tysięcy ton stali, ponad 500 ton rurociągów i 400 kilometrów kabli. Są to ogromne ilości materiałów i surowców, które setki pracowników na tej budowie, za moimi plecami, będą instalowali, aby zapewnić możliwość posadowienia tutaj bezpiecznie bloku gazowo-parowego, który przez wiele lat będzie mógł pracować stabilnie, dostarczając do sieci energii elektrycznej. Blok gazowo-parowy w Grudziądzu, elektrownia w Grudziądzu to nie tylko inwestycje tutaj na działce przy ulicy Skowronkowej, ale to też sieci zewnętrzne i infrastruktura, która powstaje równolegle z tą działalnością. Mam tu na myśli chociażby
ujęcie wody, stację pompową, rurociągi przesyłowe, którymi dostarczymy wodę do elektrowni, gazociąg, rurociąg, którym gaz popłynie z sieci przesyłowej Gaz System do naszej turbiny i linię elektroenergetyczną, którą produkt tej elektrowni, energii elektrycznej, dzisiaj już nikt sobie nie potrafi wyobrazić życia bez tego produktu, będziemy ją wysyłali z generatora do stacji elektroenergetycznej Grudziądz-Węgrowo, którą widzimy na horyzoncie za moimi plecami. Wszystkie te prace, ich sprawna realizacja mają duże znaczenie dla sprawnej realizacji harmonogramu i nie miałyby one miejsca, gdyby nie dobra współpraca elektrowni z miastem Grudziądz. Współpracując z miastem Grudziądz, działamy w ramach zawartej umowy drogowej, umowy, która dla stron tego porozumienia przynosi obopólne korzyści. Elektrownia uprawniona jest do tego, aby posadowić w pasach drogowych planowanych dróg rurociągi przesyłowe wody, a miasto zyskuje wsparcie inwestora, który wspiera rozwój infrastruktury drogowej, dróg publicznych, przedsięwzięć, które służyć będą wszystkim nam, lokalnej społeczności, mieszkańcom Grudziądza. Jest to doskonały przykład na to, że decyzja o posadowieniu w Grudziądzu elektrowni gazowo-parowej przynosi wymierne korzyści mieszkańcom miasta. Wspomniane podatki, miejsce pracy, to jest bardzo ważne, ale elektrownia uczestniczy też w realizacji wymiernych inwestycji i infrastruktury. Realizacja tej inwestycji przebiega bardzo sprawnie. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Jest to przedsięwzięcie bardzo skomplikowane. Wymaga zaangażowania setek pracowników. Harmonogram, który jest tak ważny, warto podkreślić, o czym wspomniał pan prezes, tak dokładnie rok temu zawarliśmy umowę z generalnym wykonawcą, konsorcjum firmy Siemens Energy i Mytylineos. Mamy taki mały jubileusz dodatkowy względem dzisiejszego wydarzenia. Ta umowa, jej realizacja przebiega bardzo sprawnie. Tuż po zawarciu umowy w czerwcu ubiegłego roku przekazaliśmy generalnemu wykonawcy teren budowy. Rozpoczęły się prace przygotowawcze. Od stycznia trwają zaawansowane prace budowlane. Wykonujemy stabilizację gruntu, budujemy fundamenty. Obiekty, na których już latem bieżącego roku rozpoczniemy wznoszenie konstrukcji ścian, budynków, budowli. Obiektów, w których zabudujemy główne urządzenia tej elektrowni. W szczególności turbozespół, turbinę gazową, turbinę parową, generator. Zespół urządzeń, który sumarycznie będzie ważył ponad 1000 ton. I my to urządzenie planujemy dostarczyć na teren tej budowy już w pierwszym kwartale przyszłego roku, przystępując natychmiast do ich dalszego montażu, łączenia rurociągami, kablami. Czynności, które pozwolą nam na przełomie 24 i 25 roku rozpocząć testy, sprawdzenia, przygotowania do komercyjnej eksploatacji, która, wierzymy, rozpocznie się w trzecim kwartale 2025 roku. Ta data też jest bardzo ważna, dlatego że, jak już zostało wspomniane, elektrownia ma jeden z podstawowych celów, jakim jest zabezpieczenie dostaw mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Obowiązek ten zmaterializuje się od początku 2026 roku, stąd jej uruchomienie w 2025 ma bardzo duże znaczenie. Warto w tym miejscu, pozwolę sobie przyłączyć się do podziękowań moich przedmówców, bo warto w tym miejscu podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się, którzy są zaangażowani dotychczas i angażują się w dalszym ciągu w realizację tego przedsięwzięcia. Szefostwu Grupy Kapitałowej Energa PKN Orlen, pracownikom Grupy Energa PKN Orlen, pracownikom naszych partnerów biznesowych, wykonawców, dostawców technologii, instytucji, wszystkim Państwu, którzy w wymierny sposób przyłączacie się do tej działalności, wspieracie ją, których Państwa trudno wszystkich wymienić, ale wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. Szanowny Panie Prezesie, gospodarzu tego wyjątkowego wydarzenia, Szanowni goście, wszystko zostało tutaj już powiedziane, więc ja pozwolę sobie na krótkie podsumowanie w imieniu swoim przedstawiciela rządu w terenie, ale również i parlamentarzystów i samorządowców. Chciałbym serdecznie podziękować za tą wyjątkową inwestycję wartą prawie 2 miliardy złotych. Pan prezes tego nie widzi, ale uśmiech pana prezydenta, radnych miasta Grudziądza, którzy liczą te wpływy z podatków w wysokości 25 milionów złotych i cieszą się również z inwestycji drogowych, które powstaną wokół tej inwestycji, które przyciągną kolejnych inwestorów, przynajmniej mają na to ogromną szansę. To rzeczywiście wyjątkowa rzecz i za to, panie prezesie, dla regionu Kujaw i Pomorza, szczególnie dla Grudziądza, bardzo dziękuję.
To szanowni państwo, nie tylko ta inwestycja, bo pan prezes w swoim bogatym w liczby wystąpieniu imponującym mówił o wielu inwestycjach w Polsce, ale chciałbym zaznaczyć również i te w województwie kujawsko-pomorskim. Ostatnio oddana w roku 2022 eksploatacja złóż gazu w powiecie tucholskim oraz świeckim, czy największa naziemna instalacja fotowoltaiczna pod Czernikowem, wspomniana inwestycja planowana w spółce Anwil, bardzo ważnej dla naszego województwa, która ma bardzo duże również oddziaływanie na region nie tylko Włocławka, ale i całego regionu, czy spółka Solino, która ma również strategiczne znaczenie. To ważne podmioty, panie prezesie, zapraszamy z kolejnymi inwestycjami tutaj na Kujawy i Pomorze. Szanowni państwo, chciałbym w tym miejscu podziękować, bo myślę, że to za mało wybrzmiało, panu prezesowi Danielowi Obajtkowi za to, że konsekwentnie, mimo wielkich, ogromnych ataków, zbudował nie tylko europejskiego czempiona, o czym nieraz przez ostatnie lata mówił pan premier Mateusz Morawiecki, że Polska potrzebuje dużych czempionów gospodarczych. Mamy duży czempion gospodarczy w postaci grupy Orlen, który ma barwy biało-czerwone. Szanowni państwo, panie prezesie, to nie tylko barwy, bo obserwując to z tej Polski regionalnej, widać, że to i dusza, i serce, które bije dla Polaków, bije dla Polski. I ja za tą konsekwencję, za tą odwagę bardzo dziękuję. Stał się pan wizjonerem jako menadżer grupy kapitałowej i zgromadził pan również wokół siebie zespół, który właśnie te wspaniałe inwestycje, dzieła odważnie realizuje. A w tych trudnych czasach związanych między innymi z wojną właśnie na Ukrainie i sytuacją międzynarodową niezbyt łatwą, tego bardzo potrzebujemy. Jeszcze raz słowa uznania, szacunku i podziękowania dla pana i wszystkich jego współpracowników. Dziękuję bardzo. Pana Marcina Małka, prezesa zarządu spółki CCG Grudziądz, pana Husseina Szukry, wiceprezesa Siemens Energy Austria i pana Kostasa Korinosa, dyrektora wykonawczego do spraw projektów energetycznych. Panie prezesie, bardzo proszę o włożenie aktu erekcyjnego do kapsuły, a na pana prezesa Małka o włożenie Gazety Pomorskiej. Jeszcze to poprosimy. Dziękujemy. Szanowni państwo, bardzo proszę o symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycje budowy elektrowni gazowej. Dziękuję panie prezesie. Zapraszam pana Husseina Szukry, wiceprezesa Siemens Energy Austria.
Dziękuję panie prezesie. Zapraszam pana Kostasa Forinosa, dyrektora wykonawczego do spraw projektów energetycznych Mytelinaos. Potężna inwestycja za prawie 2 miliardy złotych w całym rejonie, w całym obszarze. Bardzo rzadko się zdarzają takie inwestycje. Każdy samorząd, miasto, gmina mogłaby pomarzyć o takiej inwestycji. Inwestycja ważna, strategiczna, bo mówi o bezpieczeństwie energetycznym. To zabezpieczenie energetyczne dla Polski, dla kraju jest bardzo ważne. Koncern Orlen realizuje to bardzo skutecznie. Dla miasta także to wielkie światło nadziei, które polega na tym, że wpłyną do kasy miejskiej gigantyczne kwoty z podatku od nieruchomości. Słyszeliśmy dzisiaj, to prawie 25 milionów rocznie. Proszę państwa, to jest gigantyczna kwota, która wspomoże miasto w gigantycznej też potrzebie, bo tak możemy określić naszą sytuację finansową. Oczywiście to, co będzie się też działo wokół tej inwestycji, budownictwo infrastruktury drogowej jest bardzo ważne. Ten cały teren otaczający zmieni się pewnie tutaj pod tym względem także. Dzisiaj dużo informacji co do polityki energetycznej, która jest realizowana przez koncern Orlen, daje bardzo duże nadzieje w stosunku do naszego bezpieczeństwa. Wiemy, jak trudno jest dzisiaj posługiwać się utrzymaniem stawek za cenę, opłat za energię. Tak duży koncern przy tak dużym obrocie finansowym, przy tak dużych pieniądzach jest w stanie to zagwarantować. To bardzo dobra perspektywa dla Polski. Znaczy, jako Grudziądzanin, to przede wszystkim jestem zadowolony, że tego typu inwestycja w Grudziądzu będzie realizowana, bo wiele osób o tym wspominało. Są same plusy tej inwestycji. Przynajmniej w moim odczuciu i w większości osób, z którymi ja rozmawiałem. Natomiast też trzeba o jednej rzeczy pamiętać, bo dzisiaj odniosłem wrażenie, że ta inwestycja się zaczęła teraz. A inwestycja zaczęła się i plany tej inwestycji wiele lat przed, tak? Były przygotowania, były pewne opracowania. Dzisiaj mamy tego, że tak powiem, początek, ale w 2025 roku ma być koniec tej inwestycji. Dla nas, dla samorządu, patrząc jako samorządowiec, jest to naprawdę dobra inwestycja. Ona będzie przynosiła naszemu samorządowi na dzień dzisiejszy w granicach 25 milionów złotych, które będziemy mogli spożytkować na docieplenie przedszkoli, na docieplenie szkół, na budowę dróg osiedlowych, budowę chodników. Także jeżeli chodzi o mnie, widzę same plusy. Natomiast też są malkontenci, którzy uważają, że z tego tytułu, że tego inwestycja jest, z tego tytułu, że ta inwestycja będzie realizowana, muszą być wycięte drzewa, tak? Ja potrafię to zrozumieć, tak? Ale też trzeba umieć ważyć, tak? Inwestycje za 2 miliardy złotych, która na dzień dzisiejszy będzie dawała pracę grudziąckim lokalnym firmom, w przyszłości będzie tworzyła nowe miejsca pracy, wycięciem iluś drzew, owszem. Ekologia jest bardzo ważna, ale jeżeli mam decydować, to zdecydowałbym tak, ta elektrownia tutaj niech powstanie, bo to będzie powodowało w przyszłości lepszy byt w Grudziądzu. To bardzo ważna uroczystość, ale przede wszystkim bardzo ważna inwestycja, strategiczny projekt dla Grudziądza w wielu wymiarach. Oczekiwany od dawna, przygotowywany od kilkunastu lat, ale dobrze, że ta inwestycja ruszyła. Z punktu widzenia miasta to oczywiście na etapie budowy wielka szansa dla firm podwykonawczych z Grudziądza, okolic Grudziądza, to setki miejsc pracy na etapie budowy. Później oczywiście przebudowa układu drogowego o wartości ponad też 20 milionów złotych. W przyszłości od 2026 roku to są wpływy podatkowe szacowane na też ponad 20 milionów. No i oczywiście też miejsca pracy dla wysoko wyspecjalizowanej kadry. Liczymy też, że grupa Orlen Energa będzie sponsorem grudziąckiego sportu, grudziąckiej kultury czy wielu przedsięwzięć, różnych wydarzeń w przestrzeni miejskiej. No ta budowa fizyczna już trwa tu dobre kilka miesięcy. Drugie moje pytanie jest ostatnie. Jak pan prezydent ocenia współpracę samorządu tutaj z inwestorem, z wykonawcą? Współpraca, co było też podkreślane dzisiaj, jest myślę bardzo dobra.
podpisujemy aneks do umowy, tak zwanej umowy drogowej. Liczymy też na jeszcze większe zaangażowanie grupy Orlen w sponsoring grudziąckiego sportu czy grudziąckiej kultury.